I proszę Państwa, starajmy się nie zestresować lemurka, dobrze? Julian przestał chodzić tydzień temu. Z powodu niedowładu kończyn trafił pod opiekę neurologów z Uniwersytetu Przyrodniczego, gdzie przeszedł szereg specjalistycznych badań. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Julian to lemur, mieszkaniec zoo w Borysewiu. Pielęgniarze w ogrodzie zoologicznym zauważyli, że jedno ze zwierząt zachowuje się nieprawidłowo w stosunku do normalnego zachowania. Wezwali mnie na interwencję. Kiedy przyjechałem, okazało się, że lemur, czyli tutaj obecny Julian, leży i ma niedowład tylnych kończyn. Opiekunowie podejrzewają, że zwierzę mogło spaść z drzewa i uszkodzić sobie kręgosłup. Aby zdiagnozować problem, lemur został poddany m.in. elektromiografii, czyli badaniu neurologicznemu, które pozwala na wykrycie chorób mięśni i nerwów. Zdiagnozowaliśmy u Juliana urazowe wypadnięcie dysku i po prostu ten dysk, materiał dyskowy dostał się do kanału kręgowego, uciska na rdzeń, w związku z czym jest ten rdzeń upośledzony i nie przewodzi tak, jak powinien funkcjonować. Sprawność Julianowi może przywrócić jedynie operacja rdzenia kręgowego. Tego wyjątkowego zadania podjęli się specjaliści Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Taki zabieg na egzotycznym zwierzaku nieco różni się od operacji domowego psa czy kota. Zwierzęta egzotyczne musimy dokładnie sobie poznać, przeanalizować, zastanowić się, w jaki sposób, jaki jest dokładnie budowa tego dysku kręgosłupa. No i na tej podstawie dostosowujemy zabieg chirurgiczny. Lemur, jak prawie każdy pacjent na stole operacyjnym, czuł się nieswojo. Trochę bał się igły i kilkunastu par oczu zerkających na niego z góry, ale przez cały czas starał się być dzielny. Specjaliści podkreślali, że Julian i jego opiekun nie mają się czego obawiać, bo zwierzak trafił w dobre ręce. Głównie skupiamy się na zwierzętach towarzyszących i koniach, jeżeli chodzi o klinikę, ale oczywiście przez specyfikę niektórych pracowni, tak jak pracownia neurologii, gdzie właściwie jest jeden z lepszych w Polsce urządzeń do diagnostyki, myślę o rezonansie magnetycznym, trafiają do nas bardzo egzotyczne zwierzęta, a więc trafiały lwy, tygrysy, skunksy dosyć często, bo to modne ostatnio zwierzęta. Takie zabiegi sprawiają, że medycyna zwierząt egzotycznych robi się coraz popularniejsza wśród studentów weterynarii. Dzięki temu na przywrócenie zdrowia mogą liczyć też tak niecodzienni pacjenci jak lemur Julian. Marta Laburda, Echo 24.